Zero, zero, skończył pierdolić. Tak o. Witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście Eldona Rejonik, Hunter na mikrofonie. Witam was w kolejnym materiale z oglądania Jungle Survival. Jak zwykle Andrzej, jak zwykle Basen. No przecież tego się można było spodziewać. No i oczywiście twoja chmurka.pl, alpakasza.com, moje sklepy, zapraszam do nich linki w opisie. Moi sponsorzy, którzy dostarczają nam wspaniałego kontentu. No i lecimy, a dzisiaj będzie, słuchajcie, budowany Amazing Secret Bamboo House with Bamboo Swimming Pool by Jungle Survival. A, czy raczej przy domku będzie chyba. Dobra, zobaczymy. Chyba o ten domek chodzi. Andrzej wychodzi, słuchajcie, z gniazda. Nakarmił pisklaki robakiem. I mówi, dobra, trzeba by zbudować dla pisklaków basen, bo przecież każdy pisklak marzy o tym, żeby mieć własny basen. No to Andrzej tutaj oczywiście wychodzi ze swoim Tasiokiem. Tasiok spadł, przewrócił się. Ja oczywiście wam będę wszystko tłumaczył jako gość, który ma 3-miesięczne doświadczenie jako pomocnik budowlany w Szwecji. I lecimy. Andrzej nie stanął na Tasioka. Bardzo dobrze. Jak się wkurwił, zobacz, patrz jak kopie. Jezu, Andrzej, co cię tak zdenerwowało? Matko bosko, pa jaki Andrzej zdenerwowany jest. Sandstone jak kopany, pa jak wyrzuca energii. Jejku, Andrzej. Co to się... On się zdenerwował, chłop, no. Zobacz jak kopie, zobacz. Tasiokiem napierdala. Andrzeju. Andrzeju, mistrzu ty nasz kopalniany. Swoją drogą to musi być zajebiście dobry texture pack do Minecrafta, nie? To co teraz oglądamy, tak. Pa, jak tylko piach leci. Ja on tym tasiokiem to tak ładnie rąbi. Pięknie. Andrzej, pięknie. To jest Michelangelo. Zobacz, jak rzeźbi w sandstone'ie. To jest... Jeśli tak chcieli umieć rzeźbić w sandstone'ie, jak Andrew potrafi. Andrew to jest specjalny. Patrz, ile sandstone... Ale będzie, kurwa, betonu na następne edycje. Zobacz. Złoża się pewnie skończyły, to zaczął się zajmować budowlanką podziemną, no. Łóżko przy basenie będzie miał. Jak się przewróci podczas snu, to od razu już będzie się mył. Wydzielił sobie chyba. Tak rzucił pierdolną. Ja, ale sandstone'a to on ma 2 miliardy teraz kilogramów, nie? Naprawdę. Tutaj jak rzeźbi. To będą chyba te miejsca na świeczki, co były z trailera. O, zobacz, no normalnie jak wie. A jak podgrzeje się to? No bo to się podgrzeje, nie? Ale jak ogień równo się trzyma, zobacz. Jak płomień. I co, Atlas będzie rozrabiany? Normalnie. Ja tak, wiecie co? Nie żeby coś, ale mam takie podejrzenie, że to może być ten słynny Antoś, że Andrzej to tak naprawdę Antoś. Popatrzcie. Betonowe buty. Cały czas przy betonie robi. Cały czas robi przy betonie. Nogami tupi jak szalony. Trochę mu naleciało zaprawy do tego.
Nawet zobaczcie, jakie brudne ma. Zbanał. A tyle to wziął za więcej, to... Ty... Już niedługo, słuchajcie, w Bangladeszu będzie można kupić mieszkania deweloperskie od Andrzeja. Z tego betonu, kurwa, on wszystko wyklepie. On wszystko wyklepie. A słyszałem, że takie mieszkanka to, słuchajcie, 1200 kosztują tak swoją drogą, ale to tylko słyszałem, nie? Że za takie mieszkanko od Andrzeja to 1200 zł dajesz i to jest już własnościowe, normalnie z aktem notarialnym, z księgą wieczystą, ze wszystkim. No, na długość tasaka, proszę bardzo, puzzlem zaznaczone. No. To tak jest właśnie, że za 1200 można takie mieszkanie kupić. I wiadomo, tam potem trzeba media we własnym zakresie ogarnąć. Ten bambus niektóry to taki przejrzały, bym powiedział, nawet w środku. No i bambusy oczywiście pokrojone tak nożem do delmy. Pięknie. Zobaczek. Jak od linijki, no. Wszystko od linijki. I to jest pewnie jego nowe łoże, tak? Albo on tutaj też będzie, no tak. Bumps everywhere. Tak, dopasowanym. Jak on tym pasiokiem to wyciął... To jest naprawdę zręczny chłopak. No, to jest na pewno bardzo ukryte. Wejście, kurwa, jak do siedziby Orochimaru to jest przecież, no. Oj, chłopie. Ale dyskretności to tutaj już nie ma niestety w tych twoich pracach. Babko, babko, udaj się. Dobra, no to już idę dalej. Co teraz będzie robione? A, no oczywiście mech z Leroy Merlina, tak. Uklepie, uklepie. Pięknie. No i widzicie, i w takim standardzie za 1200 zł macie mieszkanko. To będzie w ogóle, dzięki tamtemu filmowi, to będę miał nowy memik do tej serii. Że właśnie Andrzej przygotowuje mieszkania za 1200 zł. Oho, czyżby szedł po wodę? Ja, idzie po wodę i to... To prawdopodobnie nie jest iście po wodę, który jest przygotowanego sampla. Tylko on normalnie poszedł po wodę. I poszedł po wodę. I my. A wiecie, jaka mi rozkmina naszła? Nasza mi taka rozkmina, że jak Andrzej tak wszystko to kręci, to oni muszą mieć pewnie pizdu powerbanków i zapas baterii do tych kamer, nie? Tak swoją drogą.
taki niby Jungle Survival, ale tam takie zaplety, wiesz, jak Steven Spielberg, kurwa, 1000 kamer, różne baterie, dobra, wymieniamy tą teraz, nie? No i co, Andrzej do mycia, no. Pięknie. Andrzeju, zrobiłeś naprawdę bardzo ładną kolejną budowlę za 1200 zł. Kupię 10 takich na rozruch. Tak trochę widzę tam, że bambusy się bujają. Patrz, jak się wykąpię, to się może położyć na bambusach i elegano. Nie, no Andrzej, klimacik. Andrew odjebał. Uuu, co będzie z rybami potem jeszcze? O kurwa, ty i jest drugi w końcu. Ale to potem, to musimy oglądać po kolei wszystko. Mordy, mordeczki, jen mordunie, serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje macie w opisie. Nie zapominajcie o moich sponsorach, twoja chmurka.pl oraz alpakasza.com, do których macie linki w opisie. I to było na tyle. Kolejny Jungle Survival jest w przyszłym tygodniu. Przypominam, że odcinki są w poniedziałek, od 5 godziny, 7 rano. Kocę was, widzowie, do następnego. Trzymajcie się, endio.